Wczoraj Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała raport dotyczący przygotowania Polski do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. I tu też pojawia się sprawa wiarygodności pana premiera Donalda Tuska. Pani poseł Szydło. Od wczoraj wiemy, że będą stadiony, ale zaczynamy się zastanawiać, jak kibice na te stadiony dojadą i jaki będzie w czasie mistrzostw w Polsce ruch. Dzisiaj drogi i tak już są zakorkowane. Pytanie, czy rząd spełni swoje obietnice? Ja Państwu przypomnę, że w czasie exposé Donald Tusk 23 listopada 2007 roku mówił między innymi: przyspieszymy budowę obwodnic i autostrad. Naszą ambicją będzie połączenie miast głównych aren Mistrzostw Europy 2012 siecią szybkich dróg. Pytamy dzisiaj pana premiera, czy rzeczywiście tak się stanie. Minister Cezary Grabarczyk utrzymywał jeszcze w tym roku, w sierpniu, że spośród zaplanowanych 1600 km autostrad tylko 180 km nie uda się oddać w terminie. Pytamy więc pana ministra Grabarczyka, czy podtrzymuje tę swoją wypowiedź z 19 sierpnia 2010 roku w kontekście właśnie raportu NIK-u, który wczoraj został ogłoszony. NIK stwierdza między innymi, że budowy takich odcinków autostrad nie zostaną zrealizowane na mistrzostwa. Budowa autostrady A2 na odcinku Rząsawa-Pyrzowice będzie zrealizowana w 2014. Droga S7 Olszynek-Płońsk ukończona w październiku 2013. Droga S7 Płońsk-Warszawa według raportu NIK grudzień 2014. Generalna Dyrekcja zamieściła dzisiaj na swojej stronie informację, że będzie to w 2013. Droga S5 Poznań-Wrocław październik 2012, droga S17 Warszawa-Garwolin grudzień 2014, Wrocław, budowa połączenia portu lotniczego ze stadionem piłkarskim sierpień 2012, Gdańsk, budowa trasy Słowackiego, odcinek port lotniczy stadion, początek 2015 roku. Przypomnę, że Mistrzostwa Europy mają się odbywać w czerwcu 2012 roku. NIK opublikował raport w sprawie stanu przygotowań do Euro 2000 i z tego raportu wynika, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, to prawdopodobnie wszystko powstanie na czas, natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę, jest kiepsko. Minister sportu, rząd generalnie twierdzi, że ze wszystkim na czas zdążymy, natomiast rozumiem, że pan poseł zapoznał się z tym raportem i jaka jest opinia pana posła i klubu Lewicy w tej sprawie? Rzeczywiście stan budowy stadionów idzie w większości, z wyjątkiem Wrocławia, zgodnie z harmonogramem. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę, tutaj sprawa wygląda znacznie gorzej. Może się tak okazać, że będziemy mistrzem świata drugiej połowy, bo na pierwsze połowy meczu dojadą tylko VIP-owie w ochronie Biura Ochrony Rządu, a kibice dotrą na drugą część meczów. Dlatego tak ważne jest, aby zwiększyć nadzór inwestorski. To postulują kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, żeby te prace związane z budową infrastruktury nabrały tempa tak, aby wszyscy, bo wszystkim nam zależy, żeby te mistrzostwa piłki nożnej doszły do skutku i były okazją do promocji Polski na arenie europejskiej i światowej. Także wierzę głęboko, że zdążymy, aczkolwiek raport NIK-u jest druzgocący, bo pokazuje, że prawie 40% obiektów infrastrukturalnych zostanie oddanych dopiero po zakończeniu Euro 2012. Można powiedzieć tak, no po co, może niepotrzebne są drogi ekspresowe i autostrady, bo można dojechać na te stadiony innymi drogami wojewódzkimi, krajowymi, tymi, które już istnieją i które są remontowane. Ale jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad stwierdza, że braknie pieniędzy na remonty i stwierdza, że na same remonty potrzebuje około 5 miliarda złotych.
kolejne 4,5 miliarda na program Droga Zaufania, który ma poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć liczbę wypadków, a utrzymanie tras w latach 2011-2013 to kolejne prawie 4 miliardy złotych i Generalna Dyrekcja mówi, że tych pieniędzy nie ma i będzie oczekiwać na wsparcie z budżetu, a ponieważ w budżecie pieniędzy też nie ma, co już udało się nam wcześniej dowiedzieć, ponieważ minister Rostowski i premier Tusk proponują, żeby ratować budżet poprzez sięganie do kieszeni podatników i podnoszenie podatków VAT. W związku z tym obawiamy się, że również i tymi bocznymi drogami na wybudowane stadiony kibice nie dojadą. Raport NIK-u wspomina też o niegospodarności spółki Euro 2012, która się tym zajmuje, to znaczy mówi o tym na przykład, że jej budżet wzrósł, zdaje się, aż dziesięciokrotnie od początku działalności. Jak to jest? To znaczy NIK kontroluje, rząd mówi, że wszystko idzie jak najlepiej. Czy Sejm powinien się tym zająć, czy po prostu czekać na datę czerwcową w 2012 roku? Jak to, co dalej, jeżeli nikt twierdzi, że nie zdążymy, a rząd twierdzi, że wszystko jest w porządku? Role tu są podzielone. Rząd ma rządzić, a opozycja wytykać błędy. W 2008 roku panowie prezesi wydatkowali ze swoich kart kredytowych kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Tak samo z gigantycznymi nagrodami, które były przyznawane prezesom poza wszelką kontrolą. Przypomnę, spółka PL 2012 nie jest objęta ustawą kominową i są to dobrze płatne synekury dla kolegów pana ministra Mirosława Drzewieckiego. A przecież tak naprawdę to ta instytucja została powołana po to, żeby przygotowania były na najwyższym poziomie. Jak się okazuje, w spółce ma zatrudnienie ponad 70 pracowników, z czego co drugi jest na stanowisku dyrektorskim lub kierowniczym. Mało tego, spółka zleca wykonanie wielu prac na zewnątrz, wynajmując różnego rodzaju kancelarie, różnego rodzaju instytucje, które robią to, co powinni robić pracownicy spółki.